ceny żywności będą bardzo wysokie. Zaskakujący sojusz ceny nawozów. Wspólny apel liderów PSL i Agrounii. Mamy różną historię, możemy mieć różne doświadczenia, ale dzisiaj sprawa wymaga wsparcia wszystkich sił i środowisk. Dlatego chcę poprzeć apel Agrounii i wystosowany do rządzących w sprawie ceny nawozów sztucznych produkowanych w Polsce. To niezwykle bulwersująca sprawa od wielu tygodni. Ceny wzrosły czterokrotnie, są horrendalnie wysokie, mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie konferencji z udziałem lidera Agrounii i Michała Kołodziejczaka. Ceny żywności będą bardzo wysokie, bo uprawy będą albo mniejsze, albo rolnicy nie będą w ogóle w stanie prowadzić swojej działalności, tak jak po ASF wiele gospodarstw po prostu upadło, przestrzegł Władysław Kosiniak-Kamysz. To próba dla nas wszystkich, jak przekonywał prezes PSL, trzeba poszukiwać wspólnego mianownika, który nas łączy, który sprawia, że nasza walka o lepszą dolę polskiego rolnika jest po prostu skuteczniejsza. Lider Agrounii mówił o wspólnych celach i wyzwaniach. Dzisiaj, kiedy sytuacja na polskiej wsi jest najgorsza od kilkudziesięciu lat, nie ma wrogów, nie ma innych spojrzeń, tylko są wyzwania, które przed nami stoją, przekonywał Michał Kołodziejczak. Liderzy PSL i Agrounii pytani o współpracę podkreślili, że to jej początek. To próba dla nas wszystkich, jak nam się będzie rozmawiało, przyznał Kołodziejczak. Na facebookowym profilu Agrounii zaroiło się od negatywnych komentarzy. PSL się obudził, czują swoją szansę. Nawet jak pomogą w tej sprawie, to i tak u mnie są od dawna skreśleni, ocenił jeden z komentujących. Trzy postulaty Kołodziejczak ocenił politykę rządu jako krótkowzroczną i podkreślił, że potrzebne są działania długofalowe. Jak mówił, ceny nawozów przekładają się na to, że wielu polskich rolników ich nie kupuje. Mamy bardzo wysokie ceny nawozów, które są w większości w Polsce produkowane przez spółki Skarbu Państwa i dzisiaj my nie zgadzamy się na to, żeby spółki Skarbu Państwa, w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, zarabiały na nawozach, mówił lider Agrounii. Wystosowaliśmy apel do rządu, w którym jasno piszemy, by spółki Skarbu Państwa zeszły z marżami do zera, wprowadziły sprzedaż bezpośrednią nawozów ze swoich zakładów, dodał. Trzecim postulatem, o którym mówił Kołodziejczak, jest ujawnienie kosztów produkcji jednej tony każdego nawozu produkowanego przez spółki Skarbu Państwa. To bardzo dobre trzy postulaty, koniec z marżą, po drugie sprzedaż bezpośrednia, a po trzecie ujawnienie prawdziwej ceny, podsumował Kosiniak-Kamysz.